Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Revelations. Słuchajcie, właśnie sobie wszedłem na wieżę, bo mam tutaj misję do zrobienia. W sumie akurat szedłem sobie w stronę, jak to się nazywa, no tej obrony kryjówki. No i natrafiłem tutaj. Okej, symbole polo kościół 2. Odszukaj symbole polo i odlokuj miejsce ukrycia księgi. Czy to jest... Jeśli mi się dobrze wydaje, to jest bardzo prosta i przyjemna misja, która polega na tym, że... Wow. Halo? No właśnie. Polega na tym, że ja sobie po prostu idę do księgi. Halo! Wow, w dupę. O. Ej, w sumie idealnie. Okej, okay, aha, i zyskuję księgę, która mi zwiększa przywód z kryjówki, czy coś takiego? Dziewczyna z fletnią. Z fletnią? Co to jest fletnia? Kurde, dlaczego ja tego nie mam? O, już. A, wy i tak tego nie widzicie. Nie, a nie miałem wybranego pistoletu, kurde. Jakichś dziwnych przyczyn. Co to za muzyka się odpaliła? Halo? I dlaczego tak głośno? No dobra. To jest dziwne. O, prosto w ryj. Ej, 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 no. Czy mnie chciał zrzucić? Jego ciało mnie chciało zrzucić z dachu? Co takiego? O cholera. Nie, tu nie było. No właśnie. Ej, tu jest kowal w ogóle. I... No, halo. No. No wzywasz tych asasynów, czy nie? Do cholery jasnej. Masakra. Jak ta muzyka głośno gra? Ej, zauważyłem, że właśnie się tak dzieje, jak cholera jasna sobie wejdę do tego. Dysponować asasynami i wysyłać na misję. What the fuck? A to serio, to nie powinno być tak głośno. Znaczy, tam pewnie słyszycie w miarę okej na odcinku. Nie jest to chyba za głośno. O, wypróbujmy nowy mieczyk tak w ogóle. O! Hihi, nice! Pięknie. Bardzo dobrze się sprawuje, jak sami widzieliście. O, pan kowal oczywiście tutaj. On się nie przejmuje tam. Ej, zobaczcie, tu jest drożej pod... O cholera, ej. Bo to jest pod kontrolą templariuszy. Ej, dobra, to nie, to ja tak nie chcę w takim razie. To ja najpierw sobie tutaj, prawda, przejmę kryjówkę, a potem pójdę kupować. No kurde. Nie będziemy tak robić, takich wałów. Hehe, frajerzy. Po bronie. I wydaje mi się, że to już nie będę miał więcej rzeczy. Sprawdźmy zresztą. W ogóle informacje o przeciwnikach. No, chyba nie ma nowych rzeczy. Edytuj, co ja tu mam? Barykada z armatą, to jest. Odłamki uderzające z powietrza. Tego bym wymienił, bo kurde, nie tak. I tak go nie używam. Pięściarz, maybe karabin wielolufowy, co? Okej, a resztę chyba... No, tak mi się wydaje. A, trzeba dać wróć. No i zaczynamy. Obrona kryjóweczki. Tak jest. Dobra, dajmy tutaj typa i tutaj, i w sumie wszędzie, gdzie się tylko da.
Czekajcie. Ej, serio, serio, ta muzyka to chyba jest głośniejsza ode mnie teraz. Dobra, może nie, ale... Ale mimo wszystko, nie powinno być tak głośno. Dawać, strzelać, strzelać! O nie. Patrz. Kurde. Aha, brawo. Dobra, teraz będę miał więcej typów, to zawsze to łatwiej. Hehe, frajer. Dobra, ile to? 40 kosztuje, dobra. Ja tutaj mimo wszystko bym w to zainwestował. Dajmy tu w to miejsce. O, pięknie, gdzie z armaty strzelał. Dobra, dajmy tych. Dobra. Ohoho. Ho! Nie ma co zbierać. Pięknie. Ale to... Nie, barykada daje radę. Idealnie. Wszędzie, patrzcie ilu snajperów jest. No. My friend, kurde, ale to ładnie idzie, co? Dzisiaj to wyjątkowo. Ale easy, ja cię chrzanie. Ale to było easy, what the fuck? Pięknie. Czas trwania 3 minuty? What? No dobra. To co, to chyba najwyższa pora, żeby... Żeby już więcej tego na odcinkach nie robić, bo to już by była lekka przesada, co? No, ale nie, bardzo fajnie się bawiłem. To było fajne. A skoro obroniłem kryjówkę, to może już... To może co? To może nie wiem, w sumie... Tutaj mam do kupienia sklep, to z tego co... O! Arsenał Porto Dozjusza. Okej, to ciekawe. No dobra. Raczej nie ma nowych map. Chyba. Była jedna nowa mapa, to... Zbroja Izaka Paszy. Wiecie, taka zbroja pro playerów. No. Księgi. No księgi mogłem sobie pokupować, ale w sumie to szkoda mi hajsu na ten moment gry. O, 50% Konstantynopolu. Nice. No to nieźle. W takim razie, okej, okay, tutaj mam w ogóle jakiś skarb, ale przede wszystkim mogę sobie już kupić po obniżonej cenie zbroję. No nie tak, wiecie, jeszcze 10% drożej, nie? A tutaj mam minus 15 czy coś takiego. Więc no. Więc sami rozumiecie, dobra, jak tu się idzie, tędy? Tak jest.
Dobra, najpierw sobie naprawię to, po prostu się lekko zepsuło. Teraz tak, same nagolenniki mogę kupić, no to trochę akurat słabo. Dobra, no. Nagolenniki mameluków, kurde. Francuski bastard. Syryjska szabla. Wszystko fajne, tylko że ja już dawno mam, kurde, w ogóle 10 razy lepsze bronie, więc... Chociaż to... nóż rzeźnicki? No to się chwali. 3-5-3? Biorę to. To jest eleganckie. Amunicja może... Amunicja. No. I jeszcze bełty. O, cie panie, no nie, no zdecydowanie. O kurde, 4000 na bełty wydam. What? Halo. Szkoda, że nie mam jeszcze pełnej zbrojki. Przydałoby się, nie powiem. Myk. O, miasto Damaszki jest pod kontrolą asasynów. Ojej. O. Spoko, fajnie. Fajne rzeczy tutaj mi piszą. Lizbona jest pod kontrolą asasynów, okej. Madryt, a no tak, bo ja przed odcinkiem powysyłem typów. Genua, elegancko. No. Co jeszcze? Co jeszcze im powiecie? Rozpoznanie, co tam walić. Okej, okay, to tyle. Sakiewki, no. Średnia fiolka z trucizną, to bym sobie kupił. Jeszcze mam tutaj chyba do kupienia jedną rzecz, ale... Za mało kasy, dobra. A, w sumie, kurde typie. Spadochrony jeszcze chciałem, no kurde, człowieku. Ech. Same problemy, ja nie wiem. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, no bo trzeba jakąś misję w końcu zrobić w tym odcinku, bo sobie takie pierdołki robię póki co. Natomiast misję, no można by Pierre'ego Rice'a ogarnąć. Albo tu też mam coś. Jeszcze nie głupie, dobra. W takim razie, Dobra, pójdę tutaj, potem pójdę sobie tutaj i potem se pójdę... Zobaczę, gdzie sobie pójdę wtedy. Może do Pierre'ego Rice'a, bo faktycznie jego dawno nie robiłem. Znaczy misji od niego. Więc byłoby spoko. Ty, a tutaj jest w sumie przejście, to dobrze. To pójdę tylko tam odhaczyć książkę i sobie tu wrócę. Będzie akurat. He, frajer. Lol. No w ogóle się nie zdenerwował, może mogłem go zostawić, może to był taki przyjazny ziomek, a ja tak do niego brzydko, nie? Z buta tam, o kurde. No i nowa zbrojka poszła się walić właśnie. Tak to jest. Dostałem dopiero co zbroję, to ją od razu zniszczę, co? Skacząc, kurde, z miliona metrów. Dobra. Pokaż to. Co to jest za... Halo, co tu się znajduje? Symbole polu. Forum Bovis. Super. Proszę mi pokazać. Trochę Ezio chyba nie tą stroną siedzisz, ale dobra, niech ci będzie. A więc znalazłem. Kurde, to jest coś do kupienia. Ale mam za mało kasy na ten moment, bo wszystko wydałem na jakieś tam sakiewki, inne pierdółki. No cóż, o, Forum Bovis, proszę bardzo. Ciekawostka historyczna.
Pieśń o nie... Dobra, nie wiem o czym. Nieważne, nie jest to istotne. Dobra, to co? Chyba na Wielki Bazar się udam i pójdę do Piriego, naszego bombiarza. Tak jest, naszego bombiarza, kurde. Halo, gdzie to jest? Wielki Bazar. Tak jest. Przetestujemy sobie jakieś nowe ciekawości. Może pułapkę potykową? Ej, jej jeszcze nie używałem. To jest niegłupi pomysł. To jest ogólnie misja główna, ale to nie w tym odcinku. W tym odcinku pobawimy się trochę w bomby i wybuchy. A swoją drogą tu jest ten, karta Iza Kapaszy. Może na tej karcie są zapisane, wiecie, na przykład... O, ciekawe. Może na tej karcie są zapisane tam komenda do celownika, na przykład jakiegoś tam progracza czy coś. No nie? No bo co może być na wspomnieniach Iza Kapaszy? XD. Aczkolwiek to jest chyba wyżej. Ciekawe. A nawet interesujące. To musi być na górze. Aha! Egzekucja. A, nigdy nie zaszkodzi. O! To jest kartka papieru. O tak. Dobra. W takim razie, ej, bez kitu, naprawdę, wy to pewnie słyszycie trochę ciszej, ale ja mi to, normalnie ta muzyka w słuchawkach tak napierdziela, że to jest dramat. Dobra, panie Piri, Piri, są papryczki Piri, wiecie, takie, dobra, co my tu mamy? Myślę, że ta potykowa byłaby spoko. Tell me about your special bomb casings. Well, I have some sticky resin bags. My uncle Kamal had a wild fondness for them. During Beyazid's conflict with Venezia, he was a captain in the Ottoman Navy. He liked resin bombs because they stuck to almost any surface. The hulls of large ships, for instance. I lost many friends in that conflict. We all did, Ezio. And that war is why I became an assassin. I hate the artificial boundaries our leaders have built between people. We fight to end the fighting. It is a sad irony. It will always be an irony, Yvette. But perhaps one day will not be so sad. Use this wisely. Oczywiście. No to czyli jednak to nie jest potykowa, tylko przylepiająca się do każdej powierzchni bomba. Bardzo fajne. Naucz się posługiwać ładunkami przyczepnymi, likwidując dwa cele na silnie strzeżonym obszarze i pozostając przy tym incognito. Nie pozwól, by odkryto twą obecność. Okej, czyli taki sneaky bombiarz, co? Nie daj się wykryć. No dobra, spróbujemy. Łocie, panie! A co tu się do cholery jasnej dzieje, przepraszam bardzo. Ok. Nie gadaj, że ja w niego rzucę. A on podejdzie. Ohohoho! O, i coś z... O! Pięciu straży... Ile w ogóle, co tu się działo? Ty... Jakieś chyba deale nielegalne między janczarami a templariuszami. Okej, to było bardzo fajne. To było eleganckie. O, ty, bank. Sakiewki przyczepne, no i elegancko. Dawać to. Może jakiś hajsik się zgromadził, to wiecie. Ja już tam... O, prawie 20 tysięcy co 20 minut, no.
trochę przyawczyć i mogę sobie już sporo rzeczy pokupować fajnych. Dobra, ziomek, co ty dla mnie masz? A, nie masz nic. No to się wal, kurde, no jak tak można w ogóle? Ja nie wiem. O, ale tam jest coś ciekawego u góry. Akwedukt Valensa, hych. To niezły, o kurde. Co tu się dzieje? Halo? Co ty ziomek młotkiem tu wywijasz? Co to ma znaczyć? No, halo? O! Myk. Tutaj. Dobra. Czy ja tu doskoczę w ogóle? No doskoczę. Taki trochę zniszczony ten akwedukt. Okej, to się przyda. Akwedukt. Dobra. Nie. Aha, znalazłem. No dobra. Spoko, niechaj tak będzie. To jest w ogóle jakiś skarb, więc go sobie zabiorę przy okazji. Dawać hajs, gnoje. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze jakąś misję od Pirego zrobię w tym odcinku, bo why not? Dlaczego by nie? Kurde, no. Dobra. To bym się spodziewał, że tak pod chodnikiem jest jakaś księga warta dużo pieniędzy, prawda? Iliada, no pff. To jest oryginalna Iliada, kurde, to była pod płytą chodnikową gdzieś tam w Konstantynopolu i znalazł ją mistrz asasynów Ezio. To jest legitne, to jest legitne. Myślicie, że tak nie było? Proszę was. Dobra. Gdzie możemy iść? Albo w sumie... Może chodźmy tutaj, w sumie jest niedaleko do tego mistrza asasynów. No. Ej, to nawet dobre. To niech będzie. To niech będzie, bo w sumie... Dobra, tym się zajmę kiedy indziej. Chyba to jest w ogóle ostatnia misja mistrza asasynów na takim pierwszym poziomie, nie? No, nie tak chciałem, ale dobra, niech będzie. Chyba, że to już jest na drugim poziomie? Nie, no chyba nie. No, w każdym razie... Tak. Tak, no tak. Co mogę powiedzieć? O, karta i zakapaszy. Dobra, nie idę teraz po to, za wysoko. Chodźmy do misji, bo... Żeby odcinek nie był za długi, nie zajmujmy się pierdołami, prawda? Okej, tutaj. Witam, witam, co tam się dzieje? Siemaneczko. Dobra, kogo weźmiemy tutaj? Kto zostanie mistrzem Pokémon? Ten koleś się wydaje taki kozak trochę. Sam Young Luruben. Spoko. Słucham cię. All quiet today? Not remotely. A heated conflict is brewing between two factions of Romans. O kurde, cyganie. Banded together against a woman they call Mirella, accusing her of swindling the poor on dozens of occasions. As we speak, they are on the way to exile this trickster. By force, if necessary. By your tone, you seem to believe there will be trouble. I do. Mirella is a frightening woman, and her temper is well known. I fear for anyone who crosses her. Then we should give these Romanis our support. No good can come of this fight if it escalates. A więc cyganie, sztukmistrzyni. Sławna cygańska sztukmistrzyni
Ludzie odmieszczą pieniądze. Teraz jej ziomkowie chcą, aby opuściła miasto. Zadbaj o to, żeby żadnemu z jej przeciwników nic się nie stało. Nie pozwól, by zginął jakikolwiek cygan. Serio? Przejmować się, czy zginie jakiś cygan? O nie, Robu. Jak możesz tak mówić? There they are. How should we proceed? You take to the rooftops, and I will wander the streets. Evet, mentor. If I see any trouble stirring, I will provide a distraction. Dobra, to ja sobie szedł, niby że wszystko ok. Żaden cygan nie może zginąć. No spoko, no. Ej, halo. Ten co młotkiem wywija tu? No, no i co? No bo se tak idę, no halo. Gdzie te ataki? To niezłe dymy. Kurde. Zadymka bum bum marokańska. Facet. To jest kurde. Może wszystkich zabijmy profilaktycznie, kurde. Ta se idzie, ma wyrąbane. Może tak. O! To jest dobre, ty. Ja widzę od razu to, kto jest tym. Pięknie. A nie, to jest bombiarz jakiś. Rajerzy. O halo, co tu mi jakiś smoke weed everyday? Ziomek. Co za zadymiarz. No idzie se dalej, nie? Mam wyrąbane, nie? Jesteś podejrzany, gościu. I ty w sumie też masz kosę. Rajer. A, za każdym razem jest ich coraz więcej, tak? No jakie dymy, gościu. No i się streamów Magikala oglądał. Sretetete. O, tam widzę kogoś. To ona. O kurde. To było dosyć niezłe. You crook! You charlatan! How dare you defile our people? How dare you turn the city against us simply to satisfy your greed? Keep your voice down. You know nothing of my motives. I will not be silent! This woman is a trickster, a cheat! She robs the poor of their money by preying on their fears! You regret taking that tone with me. What's wrong? No tak. Ah. Murderers! Surrender yourselves! A ty jesteś upośledzony? He did nothing! Ej! Co za głupi strażnicy, ja pierdzielę. Co, jakie nieporozumienie, kurde tam. Kurde no. A w dupie. Jacy żołnierze na pyre ich tam ładować, kurde. Co to ma być? Halo. Jaka desynchronizacja, jakie? Koleś! Wow, co to było? I give you my word, mentor. Bene, we will speak again soon. Co za głupota. What? Co?
Co? Dostałem właśnie jakąś zbroję? Puginał Mehmeta? Co? Co? Co tu się wydarzyło? No, fajnie, puginał Mehmeta. Zbroja mistrza asasynów została odblokowana. Wait, what? Okej, no, nie, spoko. Fajnie, w sumie. Ten. Dlaczego nie? Ups. Co ty, Ezio, robisz? Ty, co on odwalił? O ty gnoju, a co spierdzielasz? Ty śmieszku. Wsadzę ci tego miecza w dupę. Chodź tu. O ty gnoju. O, przepraszam. Kurde. Ezio, ty upośledzony człowieku. Ej, ale what the fuck? Widzieliście, co tu się stało? Nagle dostałem zbroję mistrza asasynów. Tak po prostu. Nie, to spoko, znaczy się. Łohoho, finiszerki. No powiem wam, że to było dosyć niespodziewane. Znaczy, z jakiej racji ja to dostałem? Halo? Muszę coś sprawdzić. Za wykonanie wszystkich misji, naprawdę? Okejcie. Zadania? Już tu nie mam wszystkiego. Dziwne. No nic, no słuchajcie, to chyba idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. No cóż, możecie mi napisać. Nie no, chyba dostałem to, bo wykonałem wszystkie zadania. Tylko że, kurde, to jest właśnie dziwne, bo wszystkie zadania zrobiłem, ale na poziom pierwszy, część pierwszą tych zadań, więc... No, w sumie to jest druga najlepsza zbroja w grze tak naprawdę, bo najlepsza jest ta za kapaszy oczywiście. Ale ta ma dodatkowy atut, że jak biegam sprintem, to jestem niesłyszalny przez przeciwników. Nie muszą się na mnie gapić, żeby mnie zobaczyć. Natomiast nie słyszą mnie w ogóle, nie? Czyli jak ja sobie tutaj będę skakał... No, to dopiero mnie zobaczy jak mnie zobaczy właśnie. No dobra, no nic. To było dosyć zabawne, niespodziewane i w ogóle, no ale cóż. Do następnego odcinka, moi drodzy. O! Ale tutaj już widzę legendarną broń, więc zaczekaj, chłopcze. Tym miłym akcentem możemy się pożegnać. No i co, do następnego odcinka, w którym pewnie już misje główne będę robił. O, pewnie tak. Tak mi się wydaje. Dobra, to nic. Do następnego odcinka. Pa, pa.